Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 293 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 18 wersety od 31 do 51. Tego Boga droga jest nieskalana. Słowo Pana w ogniu wypróbowane. On tarczą dla wszystkich, którzy do Niego się chronią. Bo któż jest Bogiem prócz Pana? Lub któż jest opoką prócz Boga naszego? Bóg, co mocą mnie przepasuje i nienaganną czyni moją drogę? On daje moim nogom rączość nugłani i stawia mnie na wyżynach. On ćwiczy moje ręce do bitwy a ramiona do napinania spiżowego łuku. Dajesz mi Twą tarczę ocalenia i wspiera mnie Twoja prawica, a Twoja troskliwość czyni mnie wielkim. Wydłużasz moje kroki na drodze i stopy moje się nie chwieją. Ścigam mych wrogów i dopadam, a nie wracam, póki nie zginą. Rozbiłem ich, nie mogli się podnieść, upadli pod moje stopy. Mocą mnie przepasujesz do bitwy, sprawiasz, że przeciwnicy gną się pode mną. Zmuszasz wrogów moich do ucieczki, a wytracasz tych, co mnie nienawidzą. Wołają, lecz nie ma wybawcy. Do Pana, lecz im nie odpowiada. Jak proch na wietrze ich rozrzucę, zdepczę jak błoto uliczne. Ty mnie ocalasz od buntów ludu. Ustanawiasz mnie głową narodów, służy mi lud, którego nie znałem. Są mi posłuszni na pierwsze wezwanie. Cudzoziemcy mi schlebiają, cudzoziemcy bledną, z drżeniem wychodzą ze swoich warowni. Niech żyje Pan, moja opoka, niech będzie błogosławiona. Niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawca. Bóg, który zapewnia mi pomstę i poddaje mi narody. Wybawia mnie od nieprzyjaciół, wynosi nad moich wrogów i uwalnia od gwałtownika. Przeto będę cię, o panie, chwalił między narodami i będę wysławiał twoje imię. Tyś zwycięstwa wielkie dał królowi, i twemu pomazańcowi okazałeś łaskę, Dawidowi i jego potomstwu na wieki. W rozdziałach 33 i 34 księgi Ezechiela prorok pełni rolę strażnika, nawołując do odpowiedzialności za duchowe dobro narodu. Prorok krytykuje niesprawiedliwych przywódców, pasterzy Izraela, i wzywa do sprawiedliwości oraz troski o każdego członka wspólnoty. Tekst ten podkreśla indywidualną odpowiedzialność i potrzebę prawdziwego przywództwa. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im. Jeśli na jakiś kraj sprowadzam miecz, a jego mieszkańcy wybiorą sobie jakiegoś męża i wyznaczą go na stróża, on zaś widzi, że miecz przychodzi na kraj i w trąbę dmie i ostrzega lud, ale ktoś, choć słyszy dźwięk trąby, nie pozwala się ostrzec, także miecz nadchodzi i zabija go, to on sam winien jest swej śmierci. Dźwięk trąby usłyszał, nie dał się jednak ostrzec, niech spadnie na niego wina za własną śmierć. Tamten jednak, kto przestrzegł, ocalił samego siebie. Jeśli jednakże stróż widzi, że przychodzi miecz, a nie dmie w trąbę i lud nie jest ostrzeżony i przychodzi miecz i zabija kogoś z nich, to ten ostatni porwany jest wprawdzie z własnej winy, ale winą za jego śmierć obarcze stróża. Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, po to, byś, słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Ty, o synu człowieczy, mów do Domu Izraela. Powiadacie tak: zaprawdę, nasze przestępstwa i grzechy ciążą na nas, my wskutek nich marniejemy. Jak możemy się ocalić? Powiedz im, na moje życie wyrocznia Pana Boga. Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie z waszych złych dróg. Czemuż to chcecie ginąć domu Izraela? Ty o Synu Człowieczy powiedz swoim rodakom. Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego wtedy, gdy on zgrzeszy. A występek występnego nie zgubi, gdy on się nawróci ze swojego występku. Natomiast sprawiedliwy nie zdoła pozostać przy życiu, wtedy gdy zgrzeszy. Jeśli powiem sprawiedliwemu, pozostaniesz z pewnością przy życiu, a on, zadufany w swej sprawiedliwości, popełnia zbrodnie, to już nie będzie pamięci całej jego sprawiedliwości, i z powodu zbrodni, której się dopuścił, ma umrzeć. A kiedy powiem do występnego: z pewnością umrzesz, a on odwróci się od swego grzechu i zacznie postępować według prawa i sprawiedliwości, oddaje zastaw, zwraca co porwał, żyje według praw, które dają życie, nie dopuszczając się zbrodni, to z pewnością zostanie on przy życiu i nie umrze. Żaden z popełnionych przez niego grzechów nie będzie mu poczytany. Postępuje według prawa i sprawiedliwości, ma więc pozostać przy życiu. Mówią jednak twojej rodacy, nie jest słuszne postępowanie pana, podczas gdy właśnie ich postępowanie słuszne nie jest. Jeśli odstąpi sprawiedliwy od sprawiedliwości swojej i popełniać będzie zbrodnie, to ma za to umrzeć. Jeśli odstąpi występny od swojego występku i postępować będzie według prawa i sprawiedliwości, to ma za to zostać przy życiu. A wy powiadacie Postępowanie Pana nie jest słuszne. Będę sądził każdego z was do domu Izraela według jego postępowania. W jedenastym roku od uprowadzenia naszego w dziesiątym miesiącu dnia piątego tego miesiąca przybył do mnie zbieg z Jerozolimy z doniesieniem Miasto jest zdobyte. I spoczęła na mnie ręka pańska wieczorem przed przybyciem zbiega i otworzyła mi usta rano a moje usta otwarły się i nie byłem już niemy. Wówczas Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, mieszkańcy tych ruin w ziemi Izraela mówią tak. Abraham był tylko sam jeden i zawładnął krajem, a nas jest wielu, nam dana jest ona w posiadanie. Dlatego powiedz im, tak mówi Pan Bóg, jadacie z krwią, podnosicie oczy ku swym bożkom, Przelewacie krew, a chcielibyście zawładnąć krajem? Ufacie swemu mieczowi, dopuszczacie się obrzydliwości, każdy z Was bezcześci żonę bliźniego swego, i chcielibyście zawładnąć krajem? Tak powiedz do nich. Tak mówi Pan Bóg, na moje życie ci, którzy są w ruinach, mają paść od miecza, a którzy są na wolnym polu, tych oddaję dzikim zwierzętom na pożarcie a którzy przebywają na wyżynach górskich i w pieczarach, mają umrzeć od zarazy. I uczynią kraj pustynią i pustkowiem, jego pyszna świetność będzie miała kres, a góry Izraela będą leżały odludne. Nikt tamtędy nie będzie przechodził. I poznają, że ja jestem pan, gdy kraj uczynię pustynią i pustkowiem z powodu wszystkich obrzydliwości, których się dopuścili. Synu człowieczy, twoi rodacy opowiadają o tobie przy murach i bramach swych domów i mówią jeden do drugiego. Pójdźcież i posłuchajcie, co też to za słowo, które wychodzi od Pana. I przychodzą do ciebie jak na zebranie ludowe, siadają przed tobą i słuchają Twoich słów. Jednakże, według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach. Według nich oni postępują. A serce ich ciągnie ich do zysku. Oto jesteś dla nich jak ten, co śpiewa o miłości, ma piękny głos i doskonały instrument. Słuchają oni Twoich słów, jednakże według nich nie postępują. Kiedy jednak wszystko się wypełni, oto już się spełnia, wtedy poznają, że pośród nich był prorok. Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, Prorokuj o pasterzach Izraela. Prorokuj i powiedz im pasterzom. Tak mówi Pan Bóg. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście. Skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. Rozproszyły się, błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku. I po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa pańskiego, wyrocznia pana Boga. Przecież owce moje stały się łupem i owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było pasterza. Pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie paśli, a nie paśli moich owiec. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa pańskiego, tak mówi Pan Bóg. Oto jestem przeciw pasterzom, z ich ręki zażądam moich owiec, położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie, wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już one służyć im za żer, albowiem tak mówi Pan Bóg. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie piecze. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Wyprowadzę je z pomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów. Sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam będę je układał na legowisko wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zbłąkaną sprowadzę z powrotem. Skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Do Was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg. Oto ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły. Czyż to wam może mało, że spasacie najlepsze pastwisko, by resztę swego pastwiska zadeptać swoimi stopami, że pijecie czystą wodę, by resztę zmącić stopami? A owce moje muszą spasać to, co wy zdeptaliście waszymi stopami, i pić to, coście zmącili waszymi stopami. Dlatego Pan Bóg tak mówi do nich. Oto ja sam będę prowadził sąd pomiędzy owcą tłustą a owcą chudą. Ponieważ wszystkie zwierzęta słabe odpychaliście bokiem i plecami, i popychaliście je swoimi rogami, tak że je rozpędzaliście, dlatego chcę pomóc moim owcom, by już więcej nie stawały się łupem. Osądzę poszczególne owce i ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę Dawida. On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem, a ja pan będę ich Bogiem. Sługa zaś mój Dawid będzie władcą pośród nich. Ja pan to powiedziałem. Zawrę z nimi przymierze pokoju, a dzikie zwierzęta wytępie z kraju, tak iż będą mogły owce bezpiecznie mieszkać na stepie i spać w lasach. Błogosławić im będę oraz ziemią wokół mego wzgórza. Będę zsyłał deszcz w dogodnym czasie, będzie to deszcz niosący błogosławieństwo. Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą oni żyli bezpiecznie w swym kraju i poznają, że ja jestem pan, gdy skruszę kłody ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy je ujarzmiają. Nie będą już odtąd łupem narodów, ani nie będą pożerać ich zwierzęta kraju. Ale bezpiecznie będą oni żyli, przy czym nikt ich straszyć nie będzie. Sprawie, że nastanie dla nich urodzaj o wielkim rozgłosie, by już nie dręczył ich głód w kraju i by nie musieli znosić szyderstwa narodów. Wtedy poznają, że ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi, oraz że oni, Dom Izraela, są ludem moim. Wyrocznia Pana Boga. A wy, owce moje, jesteście owcami mego pastwiska, ja zaś bogiem waszym, wyrocznia pana Boga. W drugim liście św. Piotra, rozdział trzeci, apostoł przypomina o powrocie Chrystusa i ostrzega przed szydercami, którzy wątpili w jego przyjście, twierdząc, że nic się nie zmienia od początku stworzenia. Piotr wyjaśnia, że Bóg jest cierpliwy, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do nawrócenia. Zapowiada, że dzień pański nadejdzie niespostrzeżenie, a świat zostanie przemieniony przez ogień. Wzywa wiernych do życia w świętości i pobożności, oczekując na nowe niebo i nową ziemię, gdzie zamieszka sprawiedliwość. Umiłowani, piszę do was ten już drugi list. W nich pobudzam wasz zdrowy rozsądek i pamięć, abyście przypomnieli sobie słowa, które były dawno już przepowiedziane przez świętych proroków, oraz przykazanie pana i zbawiciela podane przez waszych apostołów. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych rządz. I będą mówili, gdzież jest obietnica Jego przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata. Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna, a także ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boże, i przez nią ówczesny świat zaginął w wodzie zatopiony. A to samo słowo zabezpieczyło teraz niebo i ziemię, zachowując je dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale on jest cierpliwy w stosunku do Was. Nie chcę bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chcę doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień pański, w którym niebo z szumem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo płonąc pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was znalazł bez plamy i skazy, w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł, według danej mu mądrości, napisał do was, jak też we wszystkich innych listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne pisma na własną swoją zgubę. Wy zatem, umiłowani, Wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście, dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego izbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności. Amen. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.